falowniki LGM 100, listy i grupy parametrów, przegląd. Falowniki LGM 100 zostały zaaplikowane na następujące grupy parametrów. Grupa Operation obejmująca podstawowe parametry funkcjonowania falownika, częstotliwości referencyjne, a także czasy zwalniania i przyspieszania. Grupa napędu Drive oznaczona symbolem DR obejmująca pracę w trybie jog, ocenę mocy silnika, zwiększanie momentu oraz parametry związane z obsługą klawiatury. Grupa parametrów podstawowych Basic obejmująca podstawowe parametry łącznie z tymi związanymi z silnikiem oraz częstotliwościami dla sterowania krokowego. Grupa parametrów zaawansowanych Advanced obejmująca m.in. konfigurowanie wzorców przyspieszania i zwalniania oraz ustawianie granicznych wartości częstotliwości. Następnie grupa Control odpowiedzialna za konfigurację właściwości związanych z wektorowym sterowaniem bezczujnikowym. Dalej grupa Wejść konfiguruje odpowiedzialna za konfigurację związaną z zaciskami wejściowymi, m.in. wielofunkcyjnymi wejściami cyfrowymi oraz wejściami analogowymi. Pozostałe dostępne grupy zostaną omówione w kolejnej części filmu.